Rinat Achmetow, najbogatszy Ukrainiec. Rinat Achmetow z majątkiem szacowanym na 6 miliardów 700 milionów dolarów zajmuje pierwsze miejsce na liście najbogatszych Ukraińców i 201 miejsce na liście najbogatszych ludzi świata magazynu Forbes. Jego życiorys jest jednak pełen białych plam, czy jak chcieliby niektórzy, całkiem czarnych. Urodził się w 1966 roku w Doniecku w rodzinie tatarskiej. Jego ojciec był górnikiem. Achmetow utrzymuje, że po ukończeniu ekonomii na Donieckim Uniwersytecie Narodowym zajął się handlem węglem i koksem. Na tym miał się w pierwszych latach po upadku ZSRR dorobić pierwszego miliona. Zapewnia, że kluczem do zdobycia fortuny było ryzyko inwestowania w aktywa, których nikt nie chciał kupować. Niektórzy twierdzą jednak, że majątek zawdzięcza swojemu dawnemu mentorowi, Achatowi Braginowi. Długa jest lista dziennikarzy, badaczy i urzędników utrzymujących, że obaj panowie byli zaangażowani w działalność kryminalną. Achmetowowi nic jednak nie udowodniono, a on sam broni swojego dobrego imienia w sądach. Tak czy inaczej, kontrowersje na pewno nie przeszkadzają mu zbytnio w biznesie. W 2000 roku spiął swoje interesy w potężny holding System Capital Management. Działa głównie w branży wydobywczej, metalurgicznej, energetycznej i finansowej. Jego największą firmą jest wytwarzający produkty stalowe Medinvest. Ale Achmetow nie stroni też od polityki. Długo wspierał Partię Regionów Wiktora Janukowycza i z jej ramienia w 2006 roku został wybrany do parlamentu. Zjawił się w nim tylko raz. W kolejnych wyborach już nie kandydował. W 2014 roku po Euromajdanie Achmetowa oskarżono o współpracę z separatystami. Niektóre z tych doniesień potwierdzili sami rebelianci. Publicznie Achmetow jednak krytykuje separatystów i oskarża ich o ludobójstwo. Stworzył też centrum humanitarne, które pomaga cywilom na terenach ogarniętych rewoltą. Gra na dwa fronty, którą zarzuca się Achmetowowi, może go jednak zgubić. Pojawiają się już pomysły, aby odebrać mu fabryki i kopalnie. Ale nawet bez tego wojna tak mocno uderzyła w Medinvest, że Achmetow postanowił wejść do Polski, żeby się odkuć. Chce tu bezpośrednio sprzedawać swoje wyroby ze stali, co niepokoi polskie huty. W wyniku wojny ucierpiał też stadion, który Achmetow wybudował swojemu klubowi przejętemu po Braginie Szachtorowi Donieck. Jedna z głównych aren Euro 2012 została niedawno zmieniona w ruinę, stając się wymownym symbolem ukraińskiego upadku. Upadku, który dotknął nawet nietykalnych. Karl Slim Helu, najbogatszy człowiek świata. Dziennie zarabia 12 milionów dolarów, a jego majątek szacowany jest na 79 miliardów 600 milionów dolarów. Jack Ma, najbogatszy Chińczyk. W zeszłym roku Jack Ma, a właściwie Mai Win, z majątkiem szacowanym przez Forbesa na 22 miliardy 900 milionów dolarów, stał się najbogatszym Chińczykiem.